Cześć! Dzisiaj mam dla Was coś ekstra. Recenzja wózka Bugaboo Fox. To jest nowość, która dostępna jest w sprzedaży tak naprawdę od kilku tygodni. Bugaboo Fox to jest bardzo fajny wózek dwa w jednym, gondola i spacerówka. I to jest wózek przeznaczony na takie mocno zróżnicowane tereny. No, on się bardzo fajnie sprawdzi zarówno w mieście, na prostych chodnikach, jak i na naszych polskich chodnikach, albo dziurawych, albo z kostki. Ale też naprawdę bardzo fajnie jeździ się nim na przykład na ścieżkach takich leśnych, bardziej terenowych. Ja sobie go zdążyłam przetestować z 14-kilowym i 3-letnim obciążeniem właśnie na takich ścieżkach. Niezbyt równych i naprawdę bardzo fajnie się nim jeździło. W ofercie marki Bugaboo ten model Fox ma zastąpić wózek Buffalo. Buffalo to była taka propozycja, która tak naprawdę była tylko przez kilka lat i to był taki właśnie terenowy wózek, taka propozycja dla tych rodziców, którzy więcej czasu spędzają właśnie w terenie. Szczerze mówiąc, testowałam Buffalo i nie byłam z niego bardzo zadowolona, bo on był taki cięższy, mniej zwrotny. Naprawdę dosyć ciężko się nim jeździło w terenie i bardzo fajne jest to, że jakby wprowadzając Foxa, Bugaboo jakby poprawiło te wszystkie wady i to, co trochę jednak odpychało od Buffalo. Jak się nim jeździ? Jeździ się nim naprawdę tak fajnie, jak wszystkimi wózkami Bugaboo. Bardzo łatwo się go prowadzi, jest naprawdę super skrętny, skręca w miejscu, można go prowadzić jednym palcem, bardzo łatwo się go podbija. Prowadzenie tego wózka jest naprawdę ogromną przyjemnością. Miałam też możliwość porównania sobie Foxa z Kameleonem, który jest takim wózkiem, powiedzmy, bardziej miejskim, naprawdę super lekko się go prowadzi. I tak naprawdę różnica jest trochę, ale różnica wynika z tego, że ten wózek, czyli Bugaboo Fox, waży 12 kg, czyli 2 kg więcej. No i te 2 kg trochę czuć, jakby troszkę trzeba więcej siły włożyć w to, żeby ten wózek popchnąć, ale generalnie rzecz biorąc i tak jeździ świetnie. Jeżeli jesteśmy już przy tym, jak ten wózek jeździ, to opowiem trochę o kołach. Koła są dosyć duże. Tylne koła mają średnicę 30 cm, przednie koła mają średnicę 22 cm. To jest więcej niż koła w Kameleonie. Tak jak już mówiłam, one są bardzo skrętne, natomiast można je sobie zablokować do jazdy na wprost. I teraz już nie skręcą i jeżeli jeździmy właśnie po lesie czy po jakichś mocno wyboistych drogach, bardziej polnych, bardziej wiejskich, to wtedy możemy sobie po prostu te koła zablokować i jeździ się trochę łatwiej. Amortyzacja w tym wózku jest i ona jest wyczuwalna zarówno na przednie koła, jak i tutaj na tylne koła. W zasadzie cały wózek pracuje pod naciskiem, więc jest to, może nie jest jakiś super miękki ten wózek, natomiast jest to wózek, w którym na pewno dziecko nie będzie się mocno trzęsło, kiedy jedziemy po wybojach. Hamulec w Foxie jest bardzo fajny, naprawdę bardzo mi się spodobał. To jest hamulec nożny, znajduje się pod lewą nogą z jednej strony, to jest ten biały przycisk i hamulec wystarczy wcisnąć, żeby go zaciągnąć. Widać, że jest zaciągnięty, ponieważ tutaj i tutaj pojawiły się takie czerwone prostokąty i żeby go zwolnić, to wciskam jeszcze raz. O, jest to bardzo wygodne, nie trzeba podważać tego hamulca w żadną stronę, wystarczy naprawdę jedno wciśnięcie i wiemy, czy hamulec jest zaciągnięty, czy jest zwolniony. Bardzo fajny w Foxie jest kosz. Kosz jest bardzo duży, on też ma bardzo dużą pojemność, bo mieści się tutaj, możemy tam wsadzić 10 kg towaru, więc naprawdę bardzo dużo. Łatwo się do niego dostać zarówno od przodu, jak i od tyłu. Przy spacerówce i przy gondoli również jest to bardzo łatwe. To, co mi się w tym koszu bardzo podoba, to tutaj jest taka kieszonka. I w tej kieszonce można sobie schować na przykład portfel albo klucze i to po pierwsze jest niewidoczne, a po drugie jest jakby mocno schowane i na pewno wiemy, że nam nie wypadnie z tego kosza. Bugaboo Fox ma regulowaną rączkę. Ta rączka jest regulowana teleskopowo. Odpina się tutaj te dwa białe skrzydełka i można sobie ustawić to na takiej wysokości, na jakiej nam pasuje. Najwyższa pozycja to jest 108 cm, najniższa, ale z niej raczej nie korzystamy do jazdy, tylko do składania. To jest 88 cm i jak sobie ustawimy tak, jak jest nam wygodnie, zapinamy z powrotem i jest już rączka ustawiona.
Jeśli chodzi o składanie, to Fox ma takie bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ można go złożyć z siedziskiem, albo z gondolą, albo bez siedziska i bez gondoli po odpięciu, w zasadzie w każdej możliwej konfiguracji tego wózka. Składanie jest dosyć proste, wystarczy złożyć rączkę, wcisnąć tutaj te czarne przyciski i pociągnąć do góry, tutaj, o. O, i w ten sposób wózek jest złożony. Akurat w tej pozycji to siedzisko trochę przeszkadza, więc można sobie zrobić w ten sposób, wyprostować to siedzisko i wózek stoi, jest złożony. Akurat w tej konfiguracji on nie jest jakiś bardzo kompaktowy i zajmuje dosyć dużo miejsca, ale jeżeli mamy duży bagażnik i po prostu wkładamy go na chwilę, to tak po prostu jest wygodniej, bo po wyciągnięciu z bagażnika możemy go rozłożyć i tyle. Natomiast oczywiście, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na jakieś dłuższe wakacje czy dłuższy wyjazd i potrzebujemy, żeby ten wózek zajmował jak najmniej miejsca, to wszystko to się tutaj rozpina, można nawet sobie odpiąć koła i wtedy ten wózek zajmuje bardzo mało miejsca. Żeby go rozłożyć, to wystarczy tutaj te białe kółeczka przekręcić, żeby odblokować rozkładanie z jednej i z drugiej strony i podnieść wózek do góry. Bardzo fajna funkcja w Foxie, która świetnie sprawdzi się w terenie, głównie myślę tutaj o piaszczystych plażach, to jest możliwość zrobienia z tego wózka takiej trochę taczki. Odblokowujemy tutaj składanie, ale nie składamy wózka, tylko ustawiamy koła w ten sposób, zwalniamy hamulec. I możemy jeździć z Foxem tak, na plażę, to jest naprawdę genialne, jeżeli w ogóle musicie wjechać z wózkiem na plażę, co nie jest dobrym pomysłem, bo po plaży to się lepiej chodzi, a nie jeździ, ale faktycznie jeżeli musicie, to Fox ma bardzo fajną funkcję, można sobie w ten sposób jechać i wtedy żadne wyboje nie są nam straszne. To samo ustawienie może służyć, jeżeli wciągacie wózek po schodach. Aczkolwiek no, nie jest to jakieś bardzo lekkie, bo pamiętamy, że wózek waży 12 kg, jeżeli dziecko w środku waży 10 kg, to w sumie jest 22 kg i wciąganie 22 kg po schodach to generalnie nie jest jakieś super rozwiązanie, najlepiej jednak skorzystać z windy, jeżeli jest taka opcja. Siedzisko spacerowe to jest coś, co tak naprawdę znamy już z Bugaboo Kameleona czy z Donkeya. To są bardzo podobne siedziska. To jest siedzisko kubełkowe, czyli takie, gdzie całość się pochyla albo ustawia do pionu. I to siedzisko można ustawić w trzech pozycjach. Tutaj się odchyla taki biały przycisk i można sobie dziecko położyć. To jest pozycja półsiedząca. A to jest pozycja siedząca. Bugaboo Fox ma też bardzo fajny pałąk. To jest pałąk, którego się używa zarówno do gondoli, jak i do spacerówki. To jest pałąk ruchomy, w związku z czym można go odczepić albo z jednej strony, odsunąć go, wsadzić dziecko, wyciągnąć dziecko, ale możemy też odczepić go obustronnie i używać go wtedy, kiedy nam jest potrzebny. Siedzisko może być przodem do rodzica, ale możemy je odwrócić, wciskając białe przyciski. O, i przełożyć tyłem do rodzica, a przodem do drogi. To jest taka opcja dla starszego dziecka, które już niekoniecznie ma ochotę patrzeć na mamę, ale woli sobie popatrzeć na drogę. Siedzisko jest, nie jest jakieś mega, mega wysokie. Tutaj spokojnie mieszczą się dzieci do wzrostu, nie wiem, 95 cm. Długość oparcia to jest 50 cm i to jest powiedzmy taki standard. Nie ma wyciąganego podnóżka, ani nic tutaj już nie da wysunąć, więc to jest jakby ta wersja najdłuższa, jedyna, która tutaj jest. Mamy pasy. Pasy są pięciopunktowe. One mają swoje wady i swoje zalety. Zaleta jest taka, że jak sobie odepniemy tutaj, to te pasy tak sterczą do góry. W związku z tym nie musimy, jak wkładamy dziecko, nie musimy tych pasów później wyciągać gdzieś spod dziecka, bo one są bardzo ładnie w ten sposób rozłożone. Natomiast, żeby je zapiąć, każdy z tych pasów, dwa biodrowe i dwa naramienne, musimy wpinać osobno. No i to jest coś już jakby, co może być takie troszkę upierdliwe. To, co też jest bardzo fajne w tych pasach, to możliwość regulacji ich wysokości poprzez po prostu pociągnięcie pasów do dołu w ten sposób albo do góry. W bardzo łatwy sposób można sobie te pasy uregulować na takiej wysokości, jaka odpowiada naszemu dziecku. I jeszcze jedna rzecz, to jest budka. Budki w Bugaboo są super, bo one są ogromne. Pokażę Wam, jak jest duża. To jest budka w standardowej długości.
czyli taka, która jest jakby pod kątem 90 stopni do siedziska. Natomiast tutaj z tej strony są zameczki i jak sobie odepniemy zamek, to jesteśmy w stanie rozłożyć budkę aż tak. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie na, nawet nie na lato, ale powiedziałabym, że na jesień czy zimę, kiedy słońce jest nisko i jeżeli świeci, to naprawdę świeci w twarz dziecku leżącemu bez względu na to, jak ustawimy sobie wózek, a z taką budką jakby nie ma szans, osłonimy dziecko zarówno przed słońcem, jak i przed opadami, a nawet przed wiatrem. A tak wygląda Bugaboo Fox w wersji z gondolą dla noworodków i dla niemowląt, które jeszcze samodzielne nie siedzą. Gondola ma dokładnie tą samą budkę, którą mamy przy spacerówce, więc wiemy, że jest to naprawdę bardzo duża budka, którą można sobie też rozłożyć, dzięki czemu dziecko naprawdę może być bardzo mocno odsłonięte od słońca, wiatru czy od jakiegoś niewielkiego deszczu. Gondola w standardzie ma też taką osłonkę, która jest przyczepiana na dwustronny zamek. Można sobie zupełnie odczepić albo można sobie ją przyczepić i zakrywać dziecko tak, jak nam to najbardziej pasuje. Tak wygląda gondola w środku. Jest materacyk i ten materacyk ma długość 75 cm, szerokość 33 cm, czyli jest to taka no, dosyć duża gondola. Nie jest jakaś ogromniasta, ale na pewno wystarczy nam do momentu, aż dziecko samo usiądzie. Bugaboo Fox ma tę funkcję, w której możemy złożyć sobie wózek razem z gondolą, bez odpinania jej. Wystarczy tylko odpowiednio się do tego zadania przygotować. Musimy obrócić tą gondolę w taki sposób... O! Dziecka w środku nie ma, więc nic się nie stanie, ale obracamy to tak, żeby było łatwiej nam złożyć. Składamy rączkę, składamy wózek. No i mamy wózek złożony razem z gondolą w jednej części. Oczywiście to jest wózek, który po złożeniu zajmuje bardzo dużo miejsca i to jest raczej taka opcja na szybko, na jakby pusty bagażnik, a nie na wakacje. Natomiast jeżeli gdzieś jeździcie z dziećmi, nie wiem, do sklepu czy do lekarza i nie chce Wam się wypinać i odpinać tej gondoli za każdym razem, to zawsze można zrobić to w ten sposób. Jak potrzebujecie rozłożyć, to tutaj odblokowujemy. I rozkładamy wózek, ustawiamy z powrotem gondolę w pozycji poziomej i możemy jechać z dzieckiem na spacer.